No, nie ma jeszcze takiego koloru jak wszędzie, ale za chwilę powinien się to pojawić po prostu. No. I co wam mogę powiedzieć więcej? Co wam mogę więcej powiedzieć? Cud miód malina wychodzi. Jeszcze wam pokażę w środku, jak odkurzyłem. Dobra, robię cięcie i wam pokażę. Patrzcie po prostu. To nie jest piach, tylko trochę koloru straciło, wyblakło. Tu jest odkurzone. Ludzie mówili, że jesteśmy chorzy, a dziś mówią, że ich mój album uzdrowił. Nie chcę z nimi wojny. Przód też pięknie odkurzone. Widzicie? Jeszcze będę kokpit tu czyścił takim płynem, nie wiem jak on się nazywa, ale nie pamiętam. Potem wam może też pokażę, jak będę czyścił kokpit. To raczej nie będzie dzisiaj, bo dzisiaj będę się kończył. O matko. Gniazdo os. Moja największa fobia. Stare co prawda, ale się i tak cykam. Dobra, ogólnie skończyłem właśnie, właściwie skończyłem już dawno, prawą stronę. Skończyłem koło 12, jest godzina, już wam mówię, która. Bo nie wiem, 17. No. Skończyłem o 12 i teraz umyłem dach po prostu i jest troszeczkę mokry. Ale tak mi to wyszło i jestem naprawdę zadowolony, tak jak z lewej strony, tak i z prawej. No zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No. To jest po prostu pięknie. No, teraz dosycha mi dach. No, zrobiłbym dzisiaj cały, ale liczyłem, że to szybciej wyschnie, bo umyłem już z jakieś 2 godziny temu, ale po prostu słońce nie świeci i no. Tutaj zacząłem robić. Tu już widać, że się różni lakier. Widzicie, tu jest niezrobiony, tu jest zrobiony. No. Myłem, bo takie czarne grudki. Jeszcze tu trochę zostało, ale no myślę, że to się jakoś spoleruje. Nie powinno być widać. No i co tu wam więcej powiem? Nic wam nie powiem, no. Czadowe auto, no. Patrz. Widzicie? Sportowa kiera. Zblokowała się teraz, bo kluczyka nie włożyłem, jak kręciłem. No, zegary, proszę bardzo, piękne zegary. Widzicie przebieg? Widzicie? Co to za przebieg? 251 tysięcy. Jestem ciekaw, jaki jest FOMAX z takiego autka. Czteroobiegowa, no zobaczcie. W ogóle to... Jestem naprawdę zdziwiony, że wsteczny jest. O tak. No, można by się na to złapać i przez przypadek zamiast włączyć jednak fajny autko. Tutaj mi się tylko. Znaczy mi. No, dawno się komuś urwała klameczka. W sensie ta. Jak to. Uciekła mi na to. O, korbka od szyby zamykania. I była przez kilkanaście lat, przez jakieś 3 lata może, po prostu przez 3 lata była otwarta szyba, tak na, no, tak jak teraz. Muszę to złapać, żabę przekręcić, tylko coś blokuje i się nawet z tatą konsultowałem. I na razie zostawiamy, bo może będzie trzeba zajrzeć pod tapicerę. No. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Część druga, chyba części trzeciej nie będę nagrywał, chociaż nie wiem, bo w sumie spoko mi się takie coś nagrywało. Mam pomysł jeszcze na jeden odcinek, ale na razie wam go nie będę zdradzał. Co, jak miałem takie 7 lat, to ja pamiętam, jak tu przychodziłem, się bawiłem, wyciągałem coś zielone, nie wiem. O, widzicie, wyciąga się. Dobrze pamiętam. No, bawiłem się, bo zawsze miałem właśnie ciężko to wyciągnąć. Kierunkami się bawiłem. Wydechem, no tym klimą. Wydechem. Dobra, tyle.
co wam będę więcej mówił. Tapicerka przednia jest chyba od M2, jeżeli się nie mylę. MK2, dobra. Z BMW pomyliłem się, bo... MK2. I tyle, no. I tyle. Halo. Cześć.